Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa i przepraszam za to półgodzinne opóźnienie spowodowane tym, iż połączone Komisje Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych, które procedowały w trybie niejawnym, dość mocno przedłużyły swoje posiedzenie. Posiedzenie było poświęcone eskalacji konfliktu na południowo-wschodniej Ukrainie i wszystkim tematom, które dotyczą tak narodu ukraińskiego, ale również i po części nas, Polaków, jako najbliższego sąsiada tegoż konfliktu. Ta dyskusja, która przebiegała, była bardzo ożywiona, była również w sposób jednoznaczny wskazywała na zaangażowanie wojsk radzieckich w konflikt ukraiński i obecność żołnierzy rosyjskich na wschodniej Ukrainie. Szanowni Państwo, posiedzenie tej komisji również wskazuje na konieczność usztywnienia, wzmocnienia naszego stanowiska co do oceny sytuacji na wschodniej Ukrainie w kontekście również rozpoczynającego się już 4 września szczytu NATO w Newport. Ale myślę, że na ten temat więcej powie pan senator Bogdan Pęk. Proszę bardzo. Proszę Państwa, było to niezwykle ciekawe posiedzenie, na którym uzyskaliśmy zaskakująco dokładną informację o tym, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie. I trzeba powiedzieć wyraźnie, że mamy tu do czynienia już z regularną agresją, bowiem w akcji biorą udział regularne oddziały armii rosyjskiej, co zostało potwierdzone, a zdolność operacyjna, mobilność armii ukraińskiej w tym stanie jest dalece niewystarczająca, żeby tą agresję powstrzymać. W związku z tym tworzy się nowa sytuacja w całej Europie, zarówno w obszarze NATO, jak i Unii Europejskiej, gdzie kluczowe znaczenie ma przekonanie naszych zachodnich partnerów, że powstrzymanie Putina jest nie tylko racją stanu Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii i Polski, ale także całej Unii Europejskiej. Stąd wszystkie oczy Polaków powinny być zwrócone na szczyt w Newport, a zwłaszcza na stanowisko pana prezydenta i ministra obrony narodowej, które to stanowisko powinno być jasno wyrażone w zdecydowanej formie, optujące za wyraźnym postawieniem pewnych barier panu Putinowi. W przeciwnym wypadku sytuacja nie będzie się poprawiać. Chodzi o to, żeby koszty agresji były tak duże, żeby ta agresja przestała być opłacalna. W związku z tym, żeby wzmocnić, że tak powiem, stanowisko naszych władz, komisje podjęły inicjatywę, Komisja Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych Senatu. Będziemy przygotowywać projekt rezolucji, który zostanie przekazany najprawdopodobniej nie tylko władzom polskim, ale także naszym partnerom zachodnim, z którego jasno by musiało wynikać i będzie wynikać, mam nadzieję, że sytuacja jest znacznie bardziej groźna niż do tej pory żeśmy myśleli. Tak dalej być nie może. Putin musi być powstrzymany. W przeciwnym wypadku mogą się pojawić najdramatyczniejsze historyczne scenariusze. Kluczową kwestią również oprócz tych aspektów, o których wspominał pan senator Bogdan Pęk, jest pomoc humanitarna ze strony tak Polski, jak i państw Unii Europejskiej dla ludności, ale także i dla wojska ukraińskiego w aspekcie tej pomocy nie niosącej możliwości pozbawiania życia, niemilitarnej. Szanowni Państwo, przed Ukraińcami zapewne jeszcze długie tygodnie i miesiące walki o suwerenność swojego kraju i przed nimi okres jesienno-zimowy i na pewno będzie potrzebna wsparcie i pomoc chociażby dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb egzystencjalnych i o to też zwracamy się do rządu. To podkreślały osoby uczestniczące w posiedzeniu komisji, żeby ta pomoc była już przygotowywana, aby w okresie jesiennym i zimowym Ukraińcom pomóc przetrwać ten najtrudniejszy czas zimowy. Ale także pojawiły się
ciekawsze akcenty, mianowicie, że nieodzowna będzie także pomoc militarna, zwłaszcza w postaci broni defensywnych, w tym eksperci uznali za najistotniejsze broń przeciwpancerną i przeciwlotniczą, która jest w posiadaniu armii ukraińskiej w zbyt małej ilości i niewystarczająca do obrony własnych interesów.